Cześć, tu Ernest. Dzisiaj Fortnite połączyło swoje światy z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ja byłem pewien, że taka współpraca będzie miała kiedyś miejsce. Ale dlaczego akurat dzisiaj? Już wam mówię. Dzisiaj premierę o 6 rano miała gra Star Wars Jedi Fallen Order. Jest to najnowsza gra w świecie Gwiezdnych Wojen. Bardzo fajne jest to, że jeśli kupicie tę grę na Epic Games Store, to otrzymacie skina szturmowca w Fortnite za darmo. Ale jeśli nie chcecie kupować tej gry, no to możecie go kupić za fodolce. Poza szturmowcem nic nowego jeszcze nie weszło. Nie ma wyzwań, ani specjalnego trybu. Jednak nad wyspą skrywa się jeszcze jedna ciekawostka na ten temat. Zobaczcie, wysoko nad wyspą jest Gwiezdny Niszczyciel. W trybie kreatywnym udało mi się tam polecieć i model tego statku kosmicznego jest bardzo kanciasty, ale to nic złego. Gdyby nie pewien błąd, to bym się tutaj nigdy nie dostał. Co jeszcze trafi do sklepu? Nie wiadomo. Pamiętajcie, że za miesiąc będzie premiera filmu. Przypuszczam, że skin szturmowca wróci do sklepu na premierę filmu. I trzymam kciuki za to, że do sklepu trafi coś jeszcze. Wyobraźcie sobie miecz świetlny jako zbierak. No to by było piękne. Co ciekawe, zestaw szturmowca nazywa się Oryginalna Trylogia Gwiezdnych Wojen. To oznacza, że do tego zestawu może jeszcze dojść młody Luke Skywalker, albo młody Han Solo, czy Darth Vader. Na premierę filmu za to mógłby wejść zestaw nowych Gwiezdnych Wojen. Do takiego zestawu pasowałyby postacie takie jak Kylo Ren i Rey. Roboty na przykład R2-D2 czy BB-8 mogłyby być po prostu buglingami do kupienia lub za wyzwania. W sumie to Yoda, ponieważ jest taki mały, mógłby być też na plecy. Moc jest z tobą. Wspomniałem o wyzwaniach. Możliwe, że wejdą. Na Avengersów były, na Batmana też były, to dlaczego by nie na Gwiezdne Wojny? Brakuje niestety jakichkolwiek oficjalnych wiadomości czy wycieków na ten temat. Poza tym, oficjalny zwiastun szturmowca Fortnite ujawnił nam wygląd nowego stylu do łyby. Łyba co sezon otrzymuje jakiś nowy styl. Wygląda na to, że tego sezonowy styl to taka oto wojskowa łyba. Łyba niedługo powinna wrócić do sklepu. Wtedy dostanie nowy styl. Może się jednak okazać, że to jest oddzielny skin, a nie nowy styl. W końcu łyba ma już 4 dodatkowe style. Okej, to tyle o skinach. Po ostatniej aktualizacji w grze zaszła ważna zmiana, o której wam nie wspomniałem w odcinku o aktualizacji. Pamiętacie może to wyzwanie? Zostało ono na szczęście zmienione. Teraz to wyzwanie brzmi: zniszcz dystrybutory paliwa. I to tyle. Wystarczy zestrzelić dowolny dystrybutor paliwa, aby wykonać to wyzwanie. I bardzo dobrze. Oryginalna wersja tego wyzwania była mega trudna. Teraz bandażownica. Co się z nią stało? Gdzie ona jest? Nie ma bandażownicy? Bandażownica została usunięta? Dlaczego nie wypada? Dlaczego nie mogę jej znaleźć? Gdzie ona jest? Bandażownica! Słuchajcie, z powodu poważnego błędu bandażownica kilka dni temu została wyłączona. Do dziś, niestety, nie wróciła ona do gry. Czy wróci? Myślę, że tak. Przypuszczam, że dopiero we wtorek, po aktualizacji. Ale jest możliwość, że twórcom gry uda się ją naprawić jeszcze w tym tygodniu. Nie przejmujcie się, musimy po prostu poczekać. Na koniec, karkołomne kino. Wczoraj wieczorem w karkołomnym kinie, na ekranie, puszczono zapętlone dwuminutowe odliczanie. Lucas7 Yoshi słusznie zauważył, że to wygląda jak test. I rzeczywiście, twórcy gry chyba testowali, jak sprawnie działa nadawanie na żywo na ekran w karkołomnym kinie. Fortnite na pewno planuje coś puścić na tym ekranie. Może kiedyś tutaj się pojawi jakaś transmisja na żywo wielkiego turnieju, albo zwiastun współpracy, albo odliczanie do eventu. W poprzednich sezonach na tym ekranie były puszczane różne rzeczy. Raz był tutaj nawet seans filmu stworzonego przez społeczność, a te wczorajsze krótkie testy miały na celu sprawdzić, jak dobrze działa nadawanie na żywo. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bójcie Bojowym.